Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie znaki ognia na tygodniowej prognozie z kart Tarota od 11 do 17 marca bieżącego roku. Zapraszam wszystkie zodiakalne strzelce, od Was zaczniemy. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, może nie rezonować ze wszystkimi, ale sprawdźcie jeszcze swój znak ascendentalny. Link do obliczenia takiego znaku macie w opisie filmu. I obejrzyjcie stosowny filmik do tego znaku, może tam znajdziecie więcej informacji, która da jakiś jasny pogląd na rozwiązanie Waszej sytuacji życiowej. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam u naszych strzelcy w najbliższym tygodniu będzie się działo. Poniedziałek. Mag. Wtorek. Król Mieczy. Środa. Rycerz Denarów. Czwartek. Siódemka buław. Piątek. Moc, czyli siła. Sobota. Dziewiątka mieczy. I niedziela. Trójka mieczy. W tle czytania macie kartę dziewiątki buław. No i zaczynamy. Poniedziałek. Co niektórzy z Was rozpoczynają działalność gospodarczą, zakładają swoją własną firmę. Jednym słowem, kreują swoją rzeczywistość według swoich zamierzeń i planów. Będziecie kontrolować wszelakie sytuacje, będziecie nad nimi panować. Macie bardzo silną wolę, macie i umiejętności, i talent, atrybuty i narzędzia potrzebne do rozpoczęcia czegoś nowego. To jest jakiś nowy etap, nowy początek. Coś zaczynacie działać, coś zaczynacie kreować, stwarzać na nowo. Co niektórzy z Was podejmą naukę, co niektórzy z Was podejmą nową pracę, nowy biznes. Karta Maga, nowy początek, siła realizacji, urzeczywistnianie swoich planów. I konsekwencja w dążeniu do celu, tak? Będziecie bardzo pewni siebie, będziecie planować, kontrolować i będziecie mieli do tego niezwykły talent i umiejętności. Karta Maga. Spełnianie swoich marzeń, swoich planów pod pełną własną kontrolą. Co we wtorek? We wtorek mamy kartę Króla Mieczy. Król Mieczy. Mężczyzna po 40 roku życia z trygonu powietrza. Bliźnięta waga wodnik. Bardzo mądry. Bardzo inteligentny, wykształcony, piastujący zazwyczaj jakieś wysokie stanowisko urzędnicze, prawnik, notariusz, doradca finansowy, ktoś, kto zna prawo, zna się na przepisach, być może jakiś urzędnik, z którym będziecie mieli do czynienia, będziecie musieli wyjaśnić jakąś sprawę, być może sędzia, adwokat. Król Mieczy. Mężczyzna sprawiający takie pierwsze wrażenie osłego, niedostępnego, zimnego, wręcz chłodnego. Ale tak jak mówię, dobry doradca, dobry taki dyplomata, podjęcie jakiejś ważnej decyzji, tak? Może troszeczkę surowy, ale sprawiedliwy, bystry i pewny siebie.
Więc z kimś takim możecie mieć we wtorek do czynienia. Być może jakaś sprawa urzędowa, wymagająca wyjaśnienia, bądź związana z tym nowym początkiem, z tą nową realizacją jakąś tutaj, którą chcecie rozpocząć. W środę macie rycerza denarów. Mężczyzna 30-40 lat z trygonu ziemi, byk panna bądź koziorożec. Mężczyzna zwiastujący przypływ gotówki lub jakiś drogi prezent, upominek. Coś pomalutku, drobnymi kroczkami się tutaj do Was zbliża. Może jakiś awans, może zastrzyk jakichś pieniędzy, być może jakaś praca. Pomalutku, drobnymi kroczkami, ale idzie w Waszym kierunku. Co jeszcze? Rycerz denarów mówi o jakichś nagrodach, wynagrodzeniach, realizacji swoich planów. Możliwa też podróż albo takie długie wyczekiwanie na coś, co wreszcie do Was przyjdzie i będziecie z tego bardzo zadowoleni. W czwartek siódemka buław. Możecie być atakowani w taki sposób, może jakaś konkurencja, może jakieś osoby, które chcą Was wygryźć z jakiegoś stanowiska. Ktoś chce tutaj Wam podłożyć nogę, ale Wy się nie dacie. Wy jesteście na mocnej, stabilnej pozycji. Bronicie swojego dobytku, swojego domu, swojego życia, swoich wartości. Działacie, nie dajecie się konkurencji. Jesteście na wygranej pozycji, czyli obronicie siebie. Każdą sprawę, którą macie tutaj do wyjaśnienia w tym tygodniu, powinniście pozytywnie, z korzyścią dla siebie pozałatwiać. W piątek karta siły. Karta realizacji swoich zamierzeń. Będziecie mieć odwagę, silną wolę, taką siłę przebicia. Nie dacie się tutaj nikomu ani zmanipulować, ani wykorzystać. Będziecie potrafili doskonale zaplanować jakąś strategię, żeby wyjść z każdej sytuacji obronną ręką. Uda Wam się okiełznać każdą sytuację. Znajdziecie na nią sposób. Nawet zobaczcie, te tygrysy, lwy, te takie groźne bestie będą Wam jadły z ręki. Czyli poprzez siłę tego maga, który ma tak silną wolę, karta mocy też mówi o silnej woli, o odwadze, o tężyźnie też fizycznej, dacie radę, sprostacie każdemu wyzwaniu i nikt nie powinien Wam tutaj w żaden sposób, kochani, zagrozić. To jest też karta dyplomacji, ale też takiej dyscypliny. Karta sukcesu, karta męstwa, karta panowania nad sytuacją. W sobotę dziewiątka mieczy. No jakieś tutaj stresy mogą Was dopaść, jakieś nieprzespane noce, może wyrzuty sumienia, może tęsknota, może strach, obawa przed czymś, czego nie znacie, przed wynikiem jakiejś sprawy. Coś tutaj Was martwi, nie możecie spać, myślicie intensywnie, być może planujecie, być może zastanawiacie się, co to dalej będzie. Kochani, karta czasami przestrzega przed tym, żebyście nie zatręczali się własnymi myślami, żebyście czasami odpuścili i tak w głowie nie analizowali. Uspokójcie się troszeczkę, wyciszcie i nie pozwólcie, żeby te natrętne myśli psuły Wasze samopoczucie, Wasz taki komfort psychiczny, ponieważ jest to karta depresji, karta smutku, karta takiego intensywnego myślenia i tym myśleniem takiego nakręcania się jeszcze negatywnego na daną sytuację. Musicie troszeczkę odpuścić. Ja tu zaraz oczywiście dobiorę jeszcze karty, zobaczymy, o co tutaj chodzi, ale jakiś smuteczek Was tutaj w weekend dopadnie, ponieważ będziecie czuli się w niedzielę bardzo zranieni, bardzo tacy oszukani, źle potraktowani, może rozczarowani. Karta trzech mieczy mówi o takim niezdecydowaniu, ale też rozczarowaniu, o bólu emocjonalnym,
jakaś bolesna prawda, może jakieś słowa ktoś Wam powie, które Was bardzo zabolą, bardzo Was zranią. Uważajcie, kochani, na siebie. Nie pozwólcie, żeby ani nikt, ani nic, żadna sytuacja nie spowodowała, że będziecie się zadręczać, że będziecie czuli się niekomfortowo. Pamiętajcie, że z każdej, nawet tej złej sytuacji jest wyjście. Dla czytania macie kartę dziewiątki buław. Dziewiątka buław. Karta mówiąca o ostrożności. Bądźcie ostrożni. Nie ufajcie wszystkim, troszeczkę się odizolujcie, bądźcie czujni, czekajcie na właściwy moment i brońcie swoich spraw, swojej wartości, brońcie siebie. Nie dajcie się stłamsić. Ja wiem, że już jest Wam bardzo ciężko w jakiejś sytuacji życiowej, jest Wam ciężko z jakimś problemem, ale pamiętajcie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i nie poddawajcie się, walczcie do końca o swoje. Teraz dobierzemy sobie kilka kart wyjaśniających. Może najpierw tego króla mieczy. O co tu chodzi z tym królem mieczy? Proszę o wyjaśnienie króla mieczy. Cztery buławy. Kochani, ktoś z Waszego otoczenia, takiego najbliższego, to są sprawy domu. Ogólnie karta radości, karta stabilizacji, karta bezpiecznego domu, karta rodziny, karta małżeństwa. Być może jest to Wasz współmałżonek tutaj, być może chodzi o jakieś sprawy notarialne związane z zakupem na przykład nieruchomości lub na przykład wynajęcia lokalu, bo będziecie zaczynać nowy biznes. Więc jakieś tutaj sprawy takie urzędowe będziecie musieli załatwiać związane z domem bądź jakimś lokalem. Rycerz denarów. 10 buław. No jest Wam już ciężko, ale to już jest koniec tej mozolnej wędrówki, zbierania doświadczenia. Wy jesteście już tak doświadczeni, już macie tyle po prostu tego bagażu na głowie, więc jest Wam ciężko dźwigać to wszystko. Przy rycerzu denarów może po prostu za długo już czekacie i Was to męczy. Być może jakieś pieniądze nie chcą do Was dojść. Być może jakiś interes się dopiero rozwija, jeszcze nie widzicie efektów tej pracy. Dlatego jest Wam ciężko, trudno. Ale mnie się wydaje, że to jest karta też przepracowania. Być może w środę po prostu za dużo będziecie pracować i będziecie po prostu zmęczeni. Będziecie bardzo tacy przeciążeni tym wszystkim. O co chodzi z siódemką buław? Czego Wy tak musicie bronić? O co walczyć? Rycerz mieczy, czyli jakieś wiadomości. Rycerz mieczy jest to mężczyzna około 40 roku życia, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Ale są to też wszelakie sprawy urzędowe. Coś się zadzieje bardzo szybko. Czyli ja myślę ogólnie, że szybko załatwicie tutaj jakąś sprawę i wyjdziecie z niej obronną ręką. 9 mieczy. Karta sądu. Tak, karta sądu. Kochani, karta sądu mówi o tym, że jakieś dokonają się w Was przemiany. Coś się odrodzi. Odrodzicie się na nowo. Jakaś zmiana. Coś musieliście widocznie przemyśleć i teraz po prostu nieoczekiwany zwrot na Waszą korzyść w Waszym życiu będzie. To jest karta też oczyszczenia, szybkiej zmiany sytuacji, wybawienia, poprawy w życiu, uwolnienia się od jakichś uzależnień być może. To jest też karta, która mówi, że być może wrócą jakieś do Was sprawy, które kiedyś wcześniej nie były do końca pozamykane. I karta trójki mieczy. As buław. Kochani, nowy, wspaniały początek, czyli poprzez ten ból i cierpienie, być może zrezygnowanie z czegoś, być może odpuszczenie sobie jakichś spraw. Będziecie troszeczkę zniespaczeni tym wszystkim, ale czeka Was nowy, wspaniały początek. Być może karta dotyczy tutaj jakiegoś nowego romansu, jakiejś nowej znajomości,
rozpoczęcia czegoś nowego. Coś, co daje Wam impuls do działania. As buław mówi o sile twórczej, o odwadze, o potencjale. Więc kochani, może to dotyczyć właśnie jakiejś nowej działalności, jakiegoś nowego kroku, nowego etapu w Waszym życiu. I teraz poproszę o kartę rady na ten tydzień dla naszych kochanych strzelcy. Karta śmierci. Po raz kolejny już się tutaj pojawia ta karta. U znaków wodnych też bardzo często pojawiała się. Kochani, musicie być gotowi na zmianę swojego życia, na zupełną transformację. Coś się już skończyło, co Was bolało, mocno zabolało, być może no, naprawdę dało Wam w kość, ale teraz zaczyna się nowe, lepsze. To jest karta mówiąca o tym, że zakończyliście jakiś dawny etap w swoim życiu, tak? Jakieś dawne idee po prostu odeszły w zapomnienie i teraz zaczynacie wszystko od nowa. Uwolniliście się, tak jak ta karta tego sądu tutaj mówi. Odnowiliście się, uwolniliście się, przeobraziliście się, tak? I to jest potrzebne, żeby zacząć wszystko od nowa i lepiej funkcjonować w życiu. Teraz poproszę o piękną afirmację dla naszych strzelcy. No jaka piękna afirmacja. Kochani, życie jest proste i łatwe. Wiem wszystko, co muszę w danej chwili wiedzieć. Ufam sobie i ufam życiu. Wszystko jest takie, jakie powinno być. Kochani, zaufajcie sobie, a wszystko będzie dobrze. Czasami te zmiany mogą zaboleć, ale jest to potrzebne, żebyście obronili swoje wartości i obronili swoich dotychczasowych osiągnięć, zdobytych doświadczeń i tego wszystkiego, do czego dążyliście i co osiągnęliście do tej pory w swoim życiu. Bardzo Wam dziękuję za odsłuchanie tego czytania. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, spełnienia wszystkich marzeń, planów i zrealizowania ich po Waszej myśli. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Lew. 11-17 marzec. Lew. 11-17 marzec. Lew. 11-17 marzec. Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy. Zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na tydzień od 11 do 17 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny i obejrzyjcie wtedy stosowny filmik, może więcej informacji będzie dla Was jasnych i czytelnych. Link do strony, gdzie taki znak możecie obliczyć, macie w opisie filmu. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszych lwów w tym tygodniu będzie się działo.
poniedziałek. Pięć kielichów. Wtorek. Cztery buła. Środa. Siła. Czwartek. Sześć denarów. Piątek. Cztery denarów. Sobota. Siedem kielichów. I niedziela. Siódemka mieczy. W tle czytania mamy kartę dwóch kielichów. No dobrze, kochani. I zaczynamy. Paść kielichów, poniedziałek. Karta mówiąca o młodej energii. Zazwyczaj dziecka do 20 roku życia, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Karta mówiąca o kreatywności, o nowym początku, miłości, zakochania, nowego uczucia, ale karta też wrażliwości. Kochani, spauzuję, bo sąsiad mi wierci, przepraszam bardzo. Paść kielichów. Uważajcie, żebyście w tym dniu nie byli za bardzo rozemocjonowani. Nie bierzcie wszystkiego do siebie. Nie pozwólcie, żeby jakieś emocje tutaj wami, że tak powiem, o kurczę, żeby rządziły, tak? Paść kielichów mówi też o początku jakiejś nowej miłości, nowa znajomość, nowa przyjaźń, początek jakiegoś uczucia. Coś nowego tutaj może się zadziać. We wtorek macie kartę czterech buław. Cztery buławy. Spokojny, stabilny dom, bezpieczny. Karta rodziny. Karta małżeństwa. Karta radości, szczęścia, jakichś uroczystości rodzinnych, karta chrzcin, ślubów, cztery buławy. Jest to taka stabilna, mocna rodzina, budowanie czegoś pozytywnego. Może być to też karta zwiastująca zakup jakiejś nieruchomości. Bardzo sympatyczny dzień, nic nie powinno Was tutaj w tym dniu zdenerwować, zaburzyć takiego stabilnego ciepła domowego. W środę macie kartę siły. Karta siły, karta odwagi, karta bardzo silnej takiej intuicji, karta silnej woli, kontroli nad daną sytuacją. Poradzicie sobie w każdej ciężkiej sytuacji, będziecie umieli okiełznać ją, będziecie umieli odpowiednio strategicznie podejść do tego dnia, tak? Więc wszystkie Wasze plany tutaj powinny się zrealizować, będziecie silni, mocni, nie tylko fizycznie, ale właśnie tak emocjonalnie. Każda sprawa powinna się tutaj rozwiązać bardzo pozytywnie. Karta siły jest to karta zodiakalnego lwa, mówiąca o odwadze, o dyscyplinie, ale też ogólnym sukcesie. Uda Wam się wszystko pozytywnie w tym dniu pozałatwiać. W czwartek mamy kartę szóstki denarów, sześć denarów. Karta równowagi finansowej, równowagi w dawaniu i braniu. Mogą być to jakieś niespodziewane pieniądze, wyrównanie, jakieś dodatki do pracy, awans, podwyżka, wypłata pensji. Ci z Państwa, którzy się starają o jakiś kredyt, jakieś dofinansowanie, jak najbardziej tutaj uda Wam się tą sprawę załatwić. Być może odda Wam ktoś jakiś stary dług. Na pewno jest to równowaga w finansach, tak? Czyli jeżeli Wy komuś coś byliście dłużni albo ktoś Wam, to na pewno te sprawy tutaj się ładnie wyrównają, pieniądze wrócą do swoich właścicieli
I ci z Państwa, którzy oczekują przepływu jakiejś gotówki, renta, emerytura, pensja, jak najbardziej w tym dniu powinno wszystko zostać rozliczone po Waszej myśli. W piątek mamy kartę 4 denarów. 4 denary. Wasz skarb. Jesteście zamknięci, że tak powiem, na oferowanie pomocy. Liczycie się z każdym groszem. No, w tym dniu jakby ktoś przyszedł do Was po pożyczkę, to na pewno nie będziecie chcieli jej udzielić, ponieważ no, bardzo dbacie o swoje finanse, bronicie ich. Karta takiego zabezpieczenia materialnego, tak? Liczycie każdą złotówkę, dobrze tutaj rozporządzacie pieniędzmi, żeby Wam na wszystko starczyło. 4 denary mówią też o troszeczkę materializmie, tak? Jesteście oszczędni, ale karta też mówi, że możecie liczyć tylko na siebie. Więc w tym dniu no, będziecie naprawdę uważać z wydatkami, tak? Żeby jednak tego budżetu domowego nie nadużyć. W sobotę 7 kielichów. Karta marzeń, karta fantazji, karta możliwości. Będziecie tu mieli jakieś propozycje i będziecie bardzo niezdecydowani, będziecie mieli mieszane uczucia, tak naprawdę nie będziecie wiedzieli, na co się zdecydować. Tych propozycji, tych ofert, tych możliwości jest tak tyle, że naprawdę już jesteście troszeczkę pogubieni. No macie naprawdę wybujałą wyobraźnię i fantazję i różnorakie pragnienia, tylko pamiętajcie, żeby dobrze wybrać i zdecydować się na jedno. Nie możecie mieć wszystkiego naraz. I wybierzcie rozsądnie, zastanówcie się nad tym. Czasami karta ostrzega, żeby nie kierować się zbytnio emocjami i uczuciami, tylko tak chłodno podejść do danej sytuacji i mądrze wybrać, tak? Żeby któryś z tych kielichów Was po prostu nie rozczarował albo po prostu nie skrzywdził, tak? No i moi kochani, niedziela, siódemka mieczy. Ogólnie karta złodzieja, karta nieszczerych jakichś intencji, karta unikania odpowiedzialności. Ktoś tutaj chce, ma plan jakiś, żeby zadziałać, żeby nikt go nie złapał na gorącym uczynku, żeby nie wpadł, robi to cichaczem. Siódemka mieczy, karta kłamstwa, przekrętów, jakiegoś pośpiechu, ale to jest też karta sprytu, więc moi kochani, bądźcie sprytni w tym dniu. Nie dajcie się, róbcie wszystko tak, żeby nikt Was tam nie przyłapał, jeżeli potrzeba czasami nagiąć sytuacji i troszeczkę, no, może nielegalnymi krokami coś sobie załatwić, to róbcie tak, żeby nikt Was nie przyłapał na gorącym uczynku, tak? Karta sprytu, karta takiego, no, cichego skradania się, karta mówiąca, że nie chcemy być widoczni dla otoczenia w tym, co robimy. I w tle czytania, kochani, 2 kielichy, pod spodem karta rodziny, dziesiątki kielichów. Moi kochani, być może te sprawy, które będą się w tym tygodniu toczyły, będą dotyczyły Waszego partnera, osoby Wam bardzo bliskiej. 2 kielichy, piękna karta mówiąca o miłości, zakochaniu, o partnerze bądź partnerce, tym jedynym, tym na całym życie, tym wymarzonym, tej naszej drugiej połówce. 2 kielichy, harmonia w uczuciach, tak? Wymiana tych uczuć. Możemy polegać i liczyć na drugiej osobie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Co jeszcze? Karta partnerstwa, zakochania, flirtu, porozumienia. Ale to jest dwójka, czyli możemy mieć dwie drogi. Zastanówcie się, kochani, którą drogą będziecie podążać i żeby ta droga, ten wybór, ta decyzja były dla Was jak najbardziej słuszne. I przede wszystkim, żeby spełniły Wasze oczekiwania. Ja teraz dobiorę tutaj kilka kart. Bardzo Was przepraszam. Sąsiedzi, nie wiem, czy remont zaczęli, czy coś. No nie mogę zatrzymywać co chwilę filmu. Postaram się głośno mówić. Proszę o wyjaśnienie karty tego pazia kielichów. Czy to nowy romans, nowy flirt, nowa przyjaźń? Kochani, praca. 8 denarów. Czyli być może chodzi tutaj o jakieś sprawy w pracy. Być może za bardzo emocjonalnie podchodzicie do jakichś spraw finansowych i dlatego jest to przewrażliwienie, ta zmiana nastroju. Proszę o wyjaśnienie karty 4 denarów. Znowu wyszła 7 kielichów, czyli będzie to dotyczyło jakichś propozycji, jakichś możliwości.
I wy będziecie się obawiali, żeby na tym nie stracić, żeby po prostu nie wybrać tego złego kielicha. Więc kochani, uważajcie z decyzjami. Być może tutaj w czwartek ktoś się do Was zwróci o pomoc, o pożyczkę, o zapomogę, a Wy będziecie zamknięci. Karta czwórki denarów jest to też karta takiej blokady. Blokujecie się na wszystko, czyli na dawanie komuś i na przyjmowanie. Musicie się nad tym głęboko zastanowić, bo wydaje mi się, że będziecie tutaj analizować, czy Wam się to opłaca i czy nie wyjdziecie na tym, jak przysłowiowy Zabłocki na mydle. Proszę o wyjaśnienie siódemki kielichów w sobotę. Król Buław, no, mężczyzna po 45 roku życia, z trygodu ognia, baran, lew lub strzelec, ale może to być też Wasza karta, tak? Wasza energia. Czyli bądźcie tak jak ten król buław, bądźcie dynamiczne, bądźcie aktywne, sprytne, przedsiębiorcze, nie dajcie się, działajcie i nie pozwólcie, żeby tutaj nie poszło coś po Waszej myśli, tak? To jest też karta dobrego doradcy, tolerancyjnego, charyzmatycznego, ale bardzo przedsiębiorczego. No, to jest karta też Kasanowy, uwodziciela, takiego zdobywcy damskich serc. Mamy tu w karcie tła dwa kielichy, więc może uważajcie też, żeby te propozycje uczuć tutaj, które idą od poniedziałku, dobrze wybrać, żeby ta osoba Was po prostu nie skrzywdziła. I ostatni dzień, niedziela, siódemka mieczy. Ósemka kielichów. Będziecie odchodzić po kryjomu, pod osłoną nocy, sprytnie, od jakiejś emocjonalnie męczącej Was sytuacji. Kochani, ósemka kielichów jest to taka karta, która mówi, że zostawiamy wszystko tak, jak jest, ale jesteśmy już tak zmęczeni emocjonalnie, tak jesteśmy po prostu już wypaleni, że na chwilę musimy odejść, coś przemyśleć, coś przeanalizować, odpocząć, tak? Karta mówi też o powrotach do starych uczuć, do starych jakichś, do starego jakiegoś życia, tak? Może być to praca, czy jakiś były partner, ponieważ ósemka kielichów jest to karta mówiąca, że nie zamykamy za sobą drzwi, nie palimy mostów, czyli w każdym momencie, jeżeli uznamy, że ta sytuacja jest już zdrowa, jest już normalna i dla Was emocjonalnie korzystna, możecie do tego wrócić, ale zrobicie to tak, żeby nikt Was na tym nie nakrył, pod osłoną nocy, po cichutku, żeby nikt nawet się nie zorientował, że Was nie ma. Sprytnie, delikatnie, z wyczuciem. Poproszę o kartę rady na ten tydzień dla naszych kochanych lwów. Mag. Piękna karta, kochani. Karta maga mówi o tym, żebyście byli kreatorami swojego życia. To Wy panujecie nad sytuacją, Wy macie różdżkę w dłoni i to Wy dyktujecie warunki. Macie silną wolę, macie wszelkie talenty, możliwości, narzędzia do tego, żeby rozpocząć coś nowego. Karta maga jest to też karta początku. Zaczynacie coś tworzyć od początku. Jesteście w tym naprawdę świetni. Macie doskonałą intuicję, macie doskonałą siłę przebicia, macie kontrolę nad wszystkimi sprawami i to Wy rozdajecie karty, Wy dyktujecie warunki. To jest też karta karmiczna, być może będziecie musieli coś odpracować w tym tygodniu. Ale mag jest to osoba bardzo mądra, wykształcona, która chce się uczyć, która lubi eksperymentować i która chce manifestować swoje życie. Czyli wszystko ma być tak, jak ona sobie zaplanuje, jak ona chce. I nikt tutaj jej w drogę nie wejdzie. Po prostu ma być tak, jak Wy chcecie i koniec. Jeszcze poproszę o piękną afirmację dla naszych zodiakalnych lwów na ten tydzień. Zobaczcie, jaka piękna. Każda moja myśl tworzy przyszłość. Wszechświat wspiera każdą moją myśl. Myślę i tworzę. Zobaczcie, tak jak karta rada mówi, mag, to co on sobie zaplanuje, to on tworzy. On zaraz wdraża to w życie, tak? Mam nieograniczone możliwości. Wybieram równowagę, harmonię i pokój. Moje życie jest odzwierciedleniem moich wyborów. Przepiękna afirmacja, moje kochane lwy. Pamiętajcie, Wy jesteście kreatorami swojego życia. I to Wy dyktujecie warunki,
i to Wy wybieracie ścieżki, którymi będziecie dalej podążać. Kochani, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, żeby wszystkie Wasze plany, zamierzenia się udały, żeby był to tydzień spokojny, szczęśliwy i taki, jakiego sobie wymarzycie, wykreujecie. Pamiętajcie, żeby sprawdzić swój znak ascendentalny. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, kochani, w kolejnych filmach.